dziewczyny? Czy słyszę A? A! Czy słyszę L? L! Czy słyszę X? X! Czy słyszę 7? Ivy, ale ty wiesz, że masz rzucać słowa, a nie po prostu wymyślać jakieś literki. Ale z tych literek miało być słowo. Jakie słowo z siódemką? Hej, tak mi się jakoś przypomniało, jak superowo było ostatnio na moim nocowanku. A moje nocowanko, które dzisiaj urządzam, totalnie pogrąży twoje chrapanko spanko. Chociaż chwytliwa nazwa dla imprezki typu chrapanko to nie głupi pomysł. Adam, skup się. Zapraszam dzisiaj dziewczyny na nocowanko. Koniecznie trzeba się pozbyć z domu wszystkich nud, żenad, frajerstw i badziewiaczy. Na przykład takich jak ty. Albo jak twoja straszna buźka. Kolejny przykład. Czyli, że dzisiaj będą u nas wszystkie cheerleaderki? Typu na przykład Echo? Albo tu kolejny przykład buźka Echo? No chyba. Nie masz dzisiaj prawa złazić do piwnicy, jasne? Piwnica? Nie ma mowy, nie zgadzam się na piwnicę, nie! Ale czemu? No bo... Bo ja urządzam tam swoje nocowanko. Coroczne męskie nocowanko. Pierwsza odsłona. Jak sobie chcesz. Wezmę dziewczyny do swojego pokoju. I tak będzie 100 razy fajniej niż u Kaylin. Fajnie przez takie wielkie 7, tak ci powiem. Musisz wpaść do mnie dziś na nocowanko. Sorry, stary. Potrafię spać tylko we własnym łóżku. A wspominałem, że Ivy też dzisiaj urządza nocowanko. Będą wszystkie wszyściutkie cheerleaderki. Cały dom cheerleaderek? Myślisz, że się przebiorą za pielęgniarki? Ciebie też zapraszam. I ciebie... Ciebie nie, Pierdziuszku Pierdziuchowski, z oczywistych chyba powodów. Za daleko mieszkasz. Ej, Slab, ty też! Wpadasz dzisiaj do mnie na nocowanko. Na pewno masz czas. Pod warunkiem, że nie będzie żadnej fizyki. Ale fizyka jest wszędzie, wokół nas. Na przykład grawitacja. Grawitacja chyba może być, co nie? Nie. Okej, niech ci będzie. Zero fizyki, obiecuję. W trakcie nocowanka, bo teraz pouczymy się fizyki. Nie. Wchodźcie, dziewczęta! Cześć! Od czego zaczynamy świetną imprezkę? Od lodów oczywiście. Liczę, że apetyty macie ogromne. Ej, ale poważnie? To trzeba było przynieść apetyty? Patrz, ledwo się zaczęło, a jest już bosko. Bosko? Czekaj, czekaj, jeszcze coś się schrzani. Powinnam się martwić, że zaraz po twoim wrednym stwierdzeniu coś puka do drzwi? Szykujcie popcorn, panienki! Chyba się nie gniewasz, że zaprosiłam naszą miłą panią Bern? Będziemy się bawić jak w 1900... W 1900 Balanga musiała ewidentnie gonić Balangę. Coś tam się chyba dzieje niedobrego. Koniecznie muszę sprawdzić. Spokojnie, tylko się śmieją. Coś tam się chyba dzieje śmiesznego. Koniecznie muszę sprawdzić. Nie mamy wstępu na imprezę dla dziewczyn. My bawimy się tu na dole, w piwnicy. Najpierw tylko zerknę, czy nie ma tam żadnej fizyki. No już! Asio, cząsteczki! Asio! Siu, siu! A co to? A! To tylko...
porozrzucane fragmenty fizyki. Zebrałem je ładnie do kupy. No i zakryłem, żeby Slap się nie denerwował. Slap jest bardzo wdzięczny. Slap to naiwna panienka. Ja się nie dam nabrać. Kurczę, no nic to. Prawda jest taka, to włochaty niebieski duch. Jeśli go dotkniesz, natychmiast skradnie ci duszę i sprzeda bezdomnym. Dzięki, już rozumiem, dlaczego chciałeś nam oszczędzić prawdę. Jesteś pewien, że zabrałeś grawitację? Nie powinniśmy się unosić w powietrzu, czy coś? Człowieku, przecież my jesteśmy do góry nogami. Dość ciężko się połapać, bo meble też są do góry nogami. Widzisz? Genialne! Serio, jesteśmy do góry nogami. Czuję, jak mi krew napływa do głowy. Hej, szybko, łapie mnie ktoś, zaraz chyba upadnę do góry. Ivy, wow! Nigdy nie byłam na imprezie z prawdziwymi manikiurzystkami. Na imprezkach z amatorkami regularnie. Spokojnie, panie, wszystkim się zajmą. Myślę, że może nawet Kaylin da się uratować. Ha! Chociaż strasznie mi przykro, moje panie nie regulują złączonych brwi. To co? Która pierwsza chwali się paznokietkami? Jeszcze chwila i ja mogę pierwsza. Sekretem pięknych paznokci jest porządnie, ale to naprawdę porządnie nagrzana skal. Przecież pani mi ten cały badziew wylała na śpiwór! A ty, dzieciaku, zaśpiworzyłaś mi mój cały badziew! A pani wszystko popsuła! No, całą imprezkę popsuła! O śpiworze była mowa, geniuszko. Spoko, w piwnicy są na pewno jakieś zapasowe. Dobra, to ja lecę sprawdzić. Cześć, chłopaki. Echo! Sorry, nie wolno ci tu być. Rany, szukam tylko jakiegoś śpiworka albo... kocyk. Super, kocyk będzie akurat. Nie! Nie! Co? Czemu nie mogę wziąć kocyka? Jak zabierzesz kocyk, wypuścisz calusieńką fizykę. I wtedy znowu zapanuje grawitacja i wszyscy polecimy na podłogę na suficie. Także, skoro uzyskałaś wyczerpującą odpowiedź, dobranoc. Przepraszam, ale co robisz? Podgrzewam im tam trochę na górze, żeby echo było słodko i cieplutko i mogła spać bez kocyka. Takie regulowanie temperatury trąca mi nieco fizyką. Stary, wyłączyłeś ogrzewanie. No właśnie, wyłączyłem fizykę. Musisz z tym żyć. Hej, to nie fair. Pełen pokój cheerleaderek, a ja nie mam się tam jak dyskretnie dostać, no. A nie myślałeś może o przebraniu, które pozwoliłoby się wtopić w tło i swobodnie przemieszczać wśród kobiet? Słucham? Żeby zakraść się na babskie nocowanko, musimy wcielić się w część umeblowania. Ty jesteś pewien, że wypali? No jasne. Tylko w ten sposób, przyjacielu, należy się zakradać do babskiego świata. Co pani mówi? To co? Że imprezka jest super? Błagam cię, masz tyle zapasowych poduszek i żadnego koca? Uch. Hej, gdzie ty uciekasz? Jak to gdzie po koc? Oczywiście będę się musiała jakoś sprytnie i dyskretnie zakraść do chłopaków. Uch. Nic dziwnego, że wszyscy ci zaczynają uciekać na inne imprezki. To jest po prostu nudno. Wcale nieprawda. Jest super świetnie. Bitwa na poduchy! Bitwa na poduchy? O, stary, będzie się działo. Ej, zaraz. Ty to widzisz? Nawet poduchy od ciebie uciekają. Ej! Wracać mi natychmiast i walczyć na poduchy! Ty mnie właśnie omija, wielka wojna? O nie! Mam
Matko, a co wam się stało? Walczyliśmy z dziewczynami na poduchy. Było gorąco. Wprawdzie trochę bolało, ale nie ma lepszej metody, żeby się zakraść na nocowanko. Sorry za spóźniaka na imprezkę. Ułapałem sobie te żaby i ślimaki i plułem ze wszystkich mostów. No wiesz, stary, jak typowy chłopak. A my się znamy? Chyba nie bardzo cię kojarzę. Mam na imię koleś. Koleś typ. Son. Okej, witamy. Czuj się jak u siebie. Słuchaj, koleś, nie wolałbyś sobie skoczyć na imprezkę cheerleaderek? No mowa, bo w końcu typowy ze mnie koleś. Zakładam, że się pewnie nie orientujesz, jak wtargnąć do babeczek dyskretnie. Kurczę, no na pewno jak się przebierzecie za dziewczyny, nie da rady. Giga pluszaki! Niesamowite, obaj wpadliśmy na ten sam pomysł i to w tym samym czasie. Co nie, że nie? Wpadł mi do głowy, jak ten koleś Typson gadał o... Jak o czymś tam gadał ten koleś Typson. Ta twoja impreza to takie totalne... Krapanko? Chciała być dziecinko, o nie, nie, nie. To nawet nie jest ziewozlot. Dobra, jak chcesz to sobie idź, ale przegapisz, moja droga. Ćwiczenia w całowaniu? Dziewczyny każda łapać za pluszaka? I zostały tylko dwa. Którego wybrać, misia? Oba wyglądają na takie całuśniasty. Cześć. Jestem cału tulimiś i uwielbiam się całować. Ojej, a ja takiego właśnie misia potrzebuję. Bonjour, jestem misio buź-buź z Francji. Całuśny miś. No lala, ty też mi się podobasz. Przestań, to wielka śmierdząca kupa amerykańskiego futra. Nie wolisz bardziej lokalnego misia? Misia przytulisia? Monsieur Tulimiś, niech lepiej zamknie swą puchatą jabłkę. Chyba, że pragnie by go wypatrzyć on po... Co się dzieje? Co to znowu za bijatyki? Spokojnie, niech pani sobie śpi i nie przeszkadza. Te dwa urocze wypchane gadające gigamisie biją się o to, któremu pozwolę dzisiaj skraść całuska. Zakołeś wypchańcu. Całowańsko! Już ja wam pokażę, jak to się robi. Au revoir. To co? Porobimy jakieś chłopakowe akcje? Może poukładamy się ręcznikami? No nie, facet, ty nawet ręczników tu nie masz. O, a to co? Może wezmę ten koc na górę i potnę na ręcznikowe kawałki. Mam akurat przy sobie nożyczki krawieckie. Krawieckie? W sensie siekierę kanadyjskiego durwaja. Ty, patrz, no. Koleś, nie wolno dotykać koca. Stary, a czemu nie? Ponieważ przykrywa moją niezwykle cenną kolekcję. Tylko nie mów kocy, nie mów kocy. Kocy. Kretyn. No i gicior. Ale to... ja? Ale jak ty? Co ty, dopiero się poznaliśmy? Chociaż tak szczerze, trochę przypominasz... O-o. Adam, twoja sprawka? Nie, jasne, że nie. To czemu stoję w twoim domu? To dlatego, że to... Ivy, to Ivy. Po co Ivy takie moje wielkie zdjęcie? To jakieś chore strasznie. Myślisz? A nie jest ci jakby miło i tak dalej? Okej, rozumiem. Chodzi o to, że Ivy ma na twoim punkcie obsesję. Poważnie? No strasznie. Ona chce być jak ty. Ale tylko ja jestem jak ja. I właśnie dlatego moja siostra planuje się ciebie pozbyć. I to permanentnie. Co? Wiesz, szczerze, to coś mało prawdopodobne. Nie mów, że udowodnisz, błagam, tego nie mów. Udowodnię ci.
Człowieku, nie dajesz rady. Będziemy musieli poważnie pogadać. Słuchaj, no ja nie wierzę. Ivy, ta Ivy, ona chce się mnie pozbyć? Nie wierzysz? Dobra, w takim razie idź na górę, tędy przez kuchnię i na nic nie zwracaj uwagi. Ojej, a co to? O nie! Łaskotkowa wojna zombie 3, ostateczne gli-glu-gli-glu-gli-glu-gli! Dziewczyno, uważaj! Ała! Spadł nieco szybciej niż podejrzewałem. Że coś niespodziewanego może z góry spaść. O rany! Ivy zastawiła tę pułapkę na stówę! Wnioskujesz, bo kiedy uważnie obejrzymy breloczek ten o tu, okaże się, że plecak jest własnością Ivy. Nie. Wnioskuję, bo te cegły pochodzą z ukochanego sklepu Ivy z torebkami, który w zeszłym tygodniu rozebrali. Wszędzie bym te cegły poznała, wszędzie. Tak czy siak uważasz, że to Ivy, prawda? Pewnie. Tylko największy prześladowca wiedziałby, że mam obsesję na punkcie tego filmu. Albo bliski przyjaciel, który ma dobrą pamięć. Nie, nie. Największy prześladowca. Echo! O nie! Idzie po mnie! Słuchaj, muszę się zmywać. Cześć! Co jest? Echo sobie poszła? Skąd masz moje pamiątkowe cegły ze sklepu z torebkami? Jak się Kaylin dowie, że ktoś wyszedł, będę spalona, rozumiesz? Na pewno nikt nie zauważy, że Echo zniknęła. Masz rację, bo Echo wcale nie zniknęła. Patrzcie, dziewczyny! Echo wróciła! Cześć, Echo! Ale wtopa. Ale wtopa! Weź sobie daruj. W życiu się nie wślizgniemy na ten babski wieczór i już. Nigdy nie mów nigdy. Patrz, jaka skrzynia. Pełno w niej śmiesznych peruk i kostiumów cheerleaderek. Możemy to spokojnie wszystko wyjąć i... Ja schowam się w skrzyni, a ty będziesz udawał uroczego dostawcy skrzyń. Sorry, znudziłem się. Udało się. Dziewczyny mówią, że to najlepsze nocowanko w życiu. Teraz już nic nie może mi się popsuć. Tak szczerze, z doświadczenia ci powiem, nie powinnaś rzucać takich tekstów, bo... Wróciłam! Wtedy wszystko się psuje. Nie będę się chować po krzakach, bo masz jakąś durną obsesję na moim punkcie. To, że nie podoba ci się, jaka jesteś, nie znaczy, że musisz być od razu taka jak ja. Bo jak ja może być tylko kto? Ja! Dobrze mówię, czy nie, Echo? Jasne, że dobrze! Echo! Ej, no co ci dzieje? Skąd ja mam wiedzieć? Może lepiej zapytaj Echo. Jak coś, możesz też zapytać Echo. Echo, mogę to wyjaśnić. Dzięki, ja już wszystko rozumiem. No serio? Wcale nie Ivy postawiła sobie moje gigantyczne zdjęcie w piwnicy. Tylko ty! Domyśliłaś się? Kurczę, teraz wszystko się zgadza. Te wszystkie ukradkowe spojrzenia, ta twoja wiecznie pomocna dłoń, która postanowiła mi ostatnio zrobić pranie, a potem pranie nie oddała. Bo to dzisiaj było. I właśnie się uprało. Masz obsesję na moim punkcie. Ivy wcale nie chce być jak ja. Ty chcesz być jak ja. Co? Ty nawet teraz wyglądasz jak ja. A, czyli to dlatego się tak przebrałeś. Owszem. Ja bardzo chcę być tobą. Ale wcale nie z tobą. Czyli sam zostawiłeś p***a w kuchni? Tak. I lepiej uciekaj, żebym znowu nie zastawił. I bardzo proszę, żadnych więcej pytań. Weź coś zrób z tą fotą na dole. Nie można mieć aż takiej obsesji. To jest jakieś chore. Prawda, że mam rację, ślicznotko? Cześć, Ivy. Kaylin. Pewnie chcesz się chwalić, jak to twoja imprezka była lepsza niż moja. Wiesz, a ja akurat doskonale się u ciebie bawiłam. Chociaż przez chwilę naprawdę się bałam, że chcesz mnie zamordować. Ojej, ale ty jesteś urocza. Błagam, ja miałabym cię skrzywdzić? No wiesz, bo gdybym bardzo chciała, to serio, nie ma nic prostszego. Słuchaj, najważniejsze, żeby wyglądało na wypadek.
Dobra, okej. Okay. Aż tak strasznie koszmarnie to nie było. Ale zgodzić się możemy wszystkie, że u mnie było 100 razy lepiej. Echo, co powiesz? Tak w sumie chyba nic nie powiem. Ja nie byłam na twojej słynnej imprezce. Ale ty chyba się zgodzisz, tylko mów prawdę. U mnie było fajniej. Daj spokój, mnie też nie było. No, ale reszta dziewczyn chyba była, co nie? Nie, no cóż. No to skoro was tam nie było, to kto u mnie nocował, co? I co, dziewczątka? Świetnie się bawimy, co nie? Pewnie!